Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro oraz aktor. Siema. I witamy was po krótkiej przerwie. W sumie 2 dni minęło od naszej ostatniej nagrywki, ale już wracamy powolutku. I kochani, tak jak robiliśmy z Zomboidem, my się już po prostu nie będziemy z wami ani witać, ani żegnać, bo robimy z tego w sumie taki pseudomaraton z grania. Więc wy najprawdopodobniej i tak widzicie te odcinki, nie wiem, nawet czasem po pół miesiąca do przodu. Dlatego stwierdzam, że to nie ma sensu, a mi jest potem łatwiej to wszystko łączyć. Dobra, aktor tam robisz bodajże workbencha, tak? Zrobiony już. Zrobiony. Fajnie, jestem po formacie świeżo na 11, więc jeżeli jakieś ustawienia nie są dobrze dostosowane, to z góry przepraszam za to. Postaram się teraz aktora nagrywać w ogóle do innej ścieżki. Więc w razie czego będę mógł sobie to w fajny sposób wyregulować. Dobra, tu były drzwi zamknięte. A co to jest? Tu się pali? No, tu się paliło, już się nie pali. Dobra, ja powiem szczerze, że troszeczkę się od tej gry znów odzwyczaiłem. Niby 2 dni, a jednak dają sporo. Zbierasz butelki puste? Chciałem to wyostrzenie włączone? Tak, mam full wyostrzenie. Miało być bez wyostrzenia. Tak chyba to ładnie wygląda. Nie powiem, bo mi to wyostrzenie się akurat podoba, ale nie wiem, jak mi to się będzie podobać, do tego wolę po prostu nie ryzykować i gramy tak, jak było wcześniej. Nie mam strzału. 50 by się przydało. Kabum. No nie może być, nie ma zombiaka w szafie. No i dobra, i za 2 minuty, a nie kastet. A już kapsujesz, tak? Mhm. Warsztat też zrobiony. No i dobra. Tylko muszę wiedzieć, gdzie mogę postawić, nie? Ale to i tak chyba kastet mogłeś zrobić tylko w warsztacie, czy nie? Nie, mogę w ręku. Na razie go nie stawię, za co w skrzynce. Bo nie wiem, czy i tak nie będziemy się gdzieś przenosić. Mogę robić apteczki. W sensie te bandaże. No to lepsze. Mhm. No to w końcu zbawienie. W końcu nie będziesz umierał. I mam schemat chyba kierownicy kolejny. Rower, kierownica, ja już mam schemat, ci zostawię. Kolejny śpioszek. Bo jest skąd? Kurwa, stąd! Ale się pobudziły, cholery. Bon. Jak gdzie ty jesteś? W jakiejś chatce. Upuszczony łup, dobra. Może być coś fajnego. Młotek do gwoździ, serio. Mosiężne trofeum. Środki przeciwbólowe i amunicja. Dobra, tylko amunicja się w sobie przydała. I środki przeciwbólowe. Ja już ci nie oddam. Za dużo umierasz. To tylko 5 razy. Tylko. Tylko. Ja ani razu. I nawet mało leków używam. Tylko 5. Tylko 5. To ze skrapu od razu. To wyrzuć. Jeszcze akumulator mam. Wiesz, z tych akumulatorów też u mnie akurat było sporo, ale ja to chyba skrapowałem, z tego co pamiętam. Na ołów. Bo przynajmniej w tej chwili nam się to chyba nie przyda. Aczkolwiek, no nie wiem, ja akurat byłem, wiesz, na wyprawie, więc, że tak powiem, tylko mi miejsce zajmowało. Jak jesteś tam gdzieś blisko, to możesz to zostawić. Ta chatka jest duża. Dobra, zaraz przetestujemy nową broń. Kastety. Na 4. poziomie. Coś wytworzenie uzbrojenia? Mhm. Ja teraz też pewnie będę szedł w to. Chociaż nie wiem, czy w sumie się to przyda, skoro ty już to masz. No się wiesz, to jeszcze ci daje tego. To daje? Dodatki w sensie takie statystyczne, nie? Aha. Bo powiedzmy możesz mieć broń poziomu 4, nie? No. A nie zadawać z niej praktycznie nic. Lepsze, ale wyjątkiem to jest młot. Mhm. W ten sposób rozumiem. Na przykład jak teraz wezmę pięściarza na poziom 4, to będę robił jeszcze więcej i kastety na poziomie 5. Kapuję. No to chyba ja jednak zrobię. Bo jak na razie to mam tylko 30% więcej do walki pięścią. I mocne ataki mają szansę 20% na powalenie. No to faktycznie tak bez szału i rewelacji. Shot. Tutaj też broń właśnie daje trochę tego. Uwielbiam te. Się djebała. To było śmieszne. Padła w dziurę, zjebała się i sobie nogi połamała. Nara! Przyjdziesz tu? Chyba przyjdziesz. Tu jest trochę lutu. Nawet mi tak nie gadaj. No, tak nie gadaj. A tu jest. Serio, tu jest trochę lutu. Dobra. Wiesz jakie kastet jest mały, jak się go wyrzuci? W sensie, że wielkościowo? Mhm. Ja go przez przypadek wyrzuciłem tam jakimś przyciskiem, nie? Mhm. I to on jest taki mały. Ja mam dla ciebie perk, kurwa. No, nie wiem czy ci go dać, Naprawdę, nie zasłużyłeś, kurwa, na to. A co daje? Coś zajebistego, ale naprawdę, nie wiem czy ci to dać. Zastanowię się do końca gry. Części łuku kuszy, I prymitywny łuk. A prymitywny łuk to już mam. Jest tak zajebisty, kurwa, perk, że O ile to się wlicza do kastetów. Walka pięściami to chyba kastety, prawda? Tak samo jak skórzone te owijki. No to jest kurwa chyba najlepszy perk dla ciebie. O, reflektor schemat. Ja owiany akumulator na poziomie 2. A perk się nazywa... Bitka w barze tom 5. Leczenie adrenaliną. Gdy toczysz walkę, zyskujesz 1 punkt zdrowia wraz z każdym ciosem pięścią. Lifesteal. I to mocny lifesteal. I tak się nie wyleczę za dużo. No wiesz, jakby nie patrzeć, kastety dają, zabierają mało staminy. Więc w sumie to jest spoko. No akurat jak chcę pójść potestować, to nic na ulicy nie ma. O nie, czekajcie, nie wiem czy ja to zrobiłem w końcu. Wiem, że planowałem zwiększyć delikatnie spawn zombiaków, więc nie wiem czy nie zrobimy przerwy, bo jest po tym formacie, to nie wiem czy to zapisałem w jakiś sposób. Bo tutaj się robi za łatwo. Płynące strzały, chyba też perk, który mam już. Gdzie to jest? A tu jest. Ja też mam tego perka. Dobra, możemy sobie delikatnie tą to wszystko pozostawiać. Zostawimy dla aktora. To się nie wystakuje, to się nie wystakuje. Właśnie, to jeszcze. Skoro mamy teraz lepsze bronie, czy bronie, lepszy pancerz, to możemy sobie zmodyfikować. Nawet podwójnie. Co to daje? Trzymałość na sekundę plus 0,2 i mobilność plus 2. Fajnie. Załóż to, nie. Nie włóż to. To możemy aktorowi zostawić. Ale to jest kolejny schemat, który zostawimy. To też zostawimy. Latarkę na razie też myślę, że nie ma po co brać ze sobą. To w sumie też. Chyba, że w ten sposób. No i sporo nam miejsca teraz zostało dzięki temu rowerkowi. W ogóle gdzie ja jestem? Bo ja się w sumie zagubiłem. Dobra, wiem gdzie jestem. Jest godzina 7:14. W sumie możemy zostawić tyku. Jesteś w bazie, czy gdzie? Nie, byłem u tego handlarza. Poczekaj, podjadę do ciebie. Nie no, z rowerkiem to jest kurde inna gra. Jestem przeciążony i mnie to nie obchodzi nawet. Przy okazji może i ja sobie wezmę jakieś questy. Ty w środku jesteś, tak? Mhm. Będę ci to wyrzucał, więc uważaj. I to chyba wszystko na razie. Nie wiem, dać ci tego perka, czy ci nie dać, zastanawiam się. Nie zasłużyłeś. Myślę, czy to podszytą rękawicę sobie nie zazłomować. No to jak niepotrzebne, to nie. To był złom akurat tej. Wiem. Dobra, masz do dalcu. To zjem. Akurat się przyda, bo idę na eliminację. Żeby cię zjadły. A dziękować za miłe słowa. Masz bandaże? Jak coś tam mam. Dobra, no weźmy sobie jakiegoś questa. Masz jakąś robotę. Kurde. Pozbądź się zombie. 312 metrów południe. Dobra, biorę to. Tylko, że nie da się więcej tych questów wziąć na raz. Naprawdę bardzo żałuję, że tych questów nie da się więcej wziąć. Nie wiem, czy delikatnie mikrofonu nie mam za głośno. Nadyszka może. A, i aktor. Będę starał się dzielić odcinki już manualnie, w sensie, że... Jak zobaczę, że skończy jest minut nagrania, to będę zatrzymał po prostu na chwilę nagrywanie i startował od początku. Okay. Bo ostatnio miałem tyle problemu z tym zieleniem, że to jest po prostu porażka. Półtorej godziny siedziałem i oddzielałem odcinki z pół godziny. Naprawmy sobie te rzeczy. Najbardziej to mnie zastanawia, czemu taki ping mam na tym. Jaki masz ping? Oscyluję między takimi 300, 200-kami. Prawie 400 masz, chłopie. No. I tylko tutaj taki dziwny ping. Dziwne. Nie wiem, na przykład na takiej lidze czy nic z takich problemów. Nie mam, masz. Zastanawiam się, czy to może mój problem, ale raczej nie. Steam raczej tam nic nie ściąga, w szczególności, że jest włączona gra, więc on tam ma chyba tą automatyczną blokadę. Co was tak tutaj mało? Latareczkę sobie wezmę. Myślałem, że tu jesteście padalcy. No i źle obstawiłem. Nie ma ich. Dobra, gdzieś się poukrywali definitywnie. Dawać bydlaki. Panna śmierć wróciła. Dobra, ale czasami ten ping jest problemem. No, ale się nie dziwię, że jest problemem. W sensie, nie wiem czemu teraz tak wyjątkowo. Nie masz nic powołanego w tle? Nie, wszystko powyłączane. No, już wiem, dlaczego tak mało zombiaków było na zewnątrz, czy na zewnątrz, na górze. Wszystkie będą w piwnicy na 100%. Ile masz tego pingu? Ty no masz 1000 pingu prawie, chłopie. Dół kolejny. Znaczy wiesz, jak tutaj miałbym, nie wiem, faktycznie tak, takie ścinanie, nie? To Discorda teoretycznie też mi powinno ścinać, przynajmniej trochę. Tak się zastanawiam, czy to może nie jest moja wina w jakiś sposób. Od początku miałeś taki ping? No, wcześniej też miałem taki, ale wcześniej to nie przeszkadzało, nie? Wcześniej to było takie... wcześniej przed tymi nagrywkami, przed moim formatem, czy...? Po prostu jak ostatnio graliśmy, to nie przeszkadzało aż tak, to było takie, czasami coś ścięło, ale nie było aż takiego. Zaraz zobaczymy, zrobimy przerwę chwilową. I zaraz to ogarniemy. Bo nie ma innej opcji niestety. Oczywiście taki ping to jest trochę bez sensu. To jest trochę bez sensu. Apteczka, antybiotyki, świetnie. Lubię to. To jest kolejne zejście do piwnicy, czy co? Nie, to jest podłoga wyjebana. Inne wejście na strych. Z dobrym lutem. Młotek 6. poziom. Znoszony pancerz chlejący nogi. Jaki masz pancerz na nogi? Okej. Musiałem tylko wytłuc tej zombiaki. Nie wiem, czy się na nogi poziom 4, taki. To jest mocniejszy. To nie przyda. Sterydy, kolana, apteczka, gips! Uzdrawia złamaną rękę lub nogę szybciej niż szyna. Nie wiedziałem, że coś takiego tu dodali. Ciekawe. No, tylko przez 9 minut realnego czasu będę musiał sobie posiedzieć. Czemu? Bo noga i ręka złamano. No kurwiam węgorza. No, teraz coś tak chyba mniej ścina, przynajmniej ja tak myślę. No masz 400 pingu z tego co widziałem. Teraz 1500, nieważne. A, to tak różnie, nie? Masz pod tabem w razie czego tam w tym lobby pokazane. Ja właśnie tam patrzę. Raz jest tak, a po chwili jest tak. Nie wiem czemu w sumie. No teraz to ogarniemy. Udane taki ukradkowe z łuku lub kuszy mają 20% większą szansę powalenia wroga. Świetne. Na mnie kucznika to jest świetne. Chociaż ja to już mam. Tak. Taki zostawię. A właśnie, miód to my jakiś mamy? To znaczy mi chyba nie dawałeś miodu wtedy. Tak mi się wydaje. No dobra, no to... No jakoś się nie zgadaliśmy wtedy, a infekcja sama mi przeszła. Z tego co pamiętam. Dziewiąta 29. Pada deszcz. Nic ciekawego. A, dzisiaj jest Blood Moon, właśnie. Tak by the way. Korzystasz nadal z tej snajperki i karabinów? W sensie 7.62? Mhm. Bo mam tutaj rzeczy do odebrania 60 naboi. Tego typu. Jak możesz, to jak najbardziej. Z przyjemnością. O, jeszcze fajne wybory, nie? Rower, klucz, żeton za kasy na księcia 2500. Cały rower? Mhm. To bierz go. Jebać tę amunicję. Znaczy, w sensie amunicję miałem oddzielnie, rower i tak dalej mam oddzielnie. No to teraz ty masz rower. No i jedną wyprawą zarobiłem sobie 2800. Zobaczymy co mi teraz zaproponuje. Czy ma jakąś robotę specjalną? Ta robota specjalna to będzie poszerzanie szlaków. Czyli? Otwieranie szlaków handlowych, czyli muszę pojechać do sąsiedniego handlowca i wrócić tutaj. Dostanę nagrodę. Dostaniesz talon. Tylko myślę, bo mam mało HP, mało... No w sumie nie wiem. Ten ping się uspokaja, 138 już. Ale i tak nie jest duży. Znaczy tutaj to akurat ten, znaczy im mniejszy tutaj to im lepiej, a nie przeszkadza aż tak jak jest takie, nie wiem, 130, nie? Dziennik łowcy tom 7, czy ja to mam? Nie mam. Tylko to jest 10% obrażeń versus ludziom. To mi to potrzebne. Ja no co ty, będziemy się tłuc pod koniec. Dobra, zapamiętam. Nie, to był żart, to był kurwa żart. Polazłeś? Już polazłeś? Ej. No jadę po tego. To poczekaj, no ja miałem dla ciebie temki. A, ja pojechałem tą infekcję wyleczyć. To mam antybiotyki w razie czego. Znaczy wolę antybiotyki na później zachować, a wziąć miód, który... jest mniej ciężki do znalezienia. No czy ja wiem, czy tak mniej ciężki do znalezienia? Dobra, ping akurat teraz coś zaczął doskwierać. Pozbądź się zombie. Jak to z tym pingiem? Jakieś 11, trzeba coś wymyślić z tym. Znaczy przed chwilą było 900, nie? To trzeba zobaczyć co dokładnie doskwiera, czy to u ciebie, czy to u mnie. Ale u mnie z 1000 to aż dziwne, żeby to doskwierało w ten sposób. A jaki ping masz na Discordzie? Znaczy na Discordzie to mi w ogóle pingu nie pokazuje. Dlaczego? Nie wiem, w sumie. Jak najedziesz na te paseczki od zasięgu. Znaczy ja wiem, tylko właśnie tam nie mam nic. Tam po prostu szare. To znaczy, że i masz tu problem, ej. No nie, tam to już mam normalnie od X czasu. No to może od X czasu masz lagi? No nie, nie wiem. W LoLu mam normalnie 40 coś. Jak gram, nie wiem, u kogoś innego, to mam normalnie Ale w 7 Daysie tak samo? Mhm. Tam co ci mówiłem, że u tego ziomka graliśmy, to normalnie nie było tak ścinne. Zaraz to obczaję. Może serio coś u mnie. Może serio coś u mnie, ale to już dograjmy jeszcze 5 minut i... Dobra, ale cappuccino to nie zostawiam tu. Dobra, masz to. Dwojnitka tą czwarty, czy ja to mam? Gdzieś to widziałem, igłę tom czwarty mam. Możesz to wziąć. No wiem, klikam na to, tylko... To. Teraz wydupiło 8700. Ładne lagi, ładne. 10300. Ładne lagi, ładne. Ale na Discordzie chyba mnie ścina, co nie? No to nie wiem. 19000. Co tu się odwala? 20200. Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia, za co obczajmy. Już Kamar miał mniejszy ping na lożu. A to jest rzadki widok. 25 tysięcy. O, już kurwa, ping tak wydupił, że aż się wyzerował. Nie wiem, czy wziąłeś jedno, czy nie wziąłeś jednego, ale... Drugie ci zabrałem przed nosa. Jedno wziąłem, drugie wziąłeś. Bo obawiam się, że coś ci zniknie zaraz. Dobra, wróciło do 2200 i 300. U mnie masz 374. No, a przed chwilą było 25 koła. Nie rozumiem tego. Też nie wiem. Wcześniej było ok. No właśnie wiem. Dlatego jestem zdziwiony. Dobra. Bo amunicji na razie ci nie daję. Myślę, że to nie ma sensu. O, obrażenia w zwarciu większe, fajne. Tu już to mam. Co tobie się dzieje? Jakieś dziwne odgłosy wydajesz? Jakie odgłosy? Nie wiem, moja postać ma skręcenie w dwóch miejscach. A ty biegasz pewnie dlatego. Mhm. Ręka mi się skończy za 40 sekund, a noga im więcej chodzę, tym dłużej to trwa. Im szybciej biegasz, jeszcze im częściej biegasz. Dobra, weźmiesz to teraz, czy nie? Wziąłem. Wziąłem. Dobra. Nie mam miejsca w skrzynkach, cholercia. A ja mam tylko jedną skrzynkę i nadal mam miejsce. No ja właśnie nie. To całe żarcie wypycham tam. Tego mi szkoda. Uuu, już zaczyna grzmieć. W sumie jak nie patrzę na ten ping, to tak nie odczuwa się nawet tego, nie? Nie, ale trzeba to sprawdzić, jak to, bo... No. To ewidentnie jest coś nie tak. Tu ewidentnie jest coś nie tak. Możemy tu odłożyć... Kurde, ten młotek też by się przydało odłożyć. Mam dwa silniki. Z jedną apteczkę można wziąć. O. No i dobra, i za chwilę robimy kolejną wyprawę, ale wpierw oblukamy, co się dzieje u aktora. Z internetem chyba. Znaczy z internetem, no nie z internetem, zobaczymy, co się dzieje. Więc jak zobaczycie, że chwilę tam godzina poszła do przodu, to... No to niestety. Niestety tak to już bywa.